Hej, z tej strony Deku i kontynuujemy przygody na planecie Eiva. A my idziemy pogadać z Larokiem. Witaj. Weź ten gałąź powitalną i odejdź. Okej. Okay. Czy do tego właśnie doszło? Wszystko w porządku? Wyglądasz na zirytowanego. Spójrz na te ruiny, ziemianku. Błędy przeszłości zaśmiecają naszą ziemię, a teraz mamy... Zostaw nas w spokoju. Jeśli coś cię niepokoi, warto o tym powiedzieć. Oto co nas niepokoi. Wy ludzie jesteście samolubni. Brakuje wam perspektywy. Przypominacie tych, którzy zostawili te ruiny. A mimo to Honlo powierzyli wam zdobycie gałęźli. Honlo nie dostrzegają ruin przeszłości. Ani ruiny, którą nosisz na plecach. Chodzi ci o nafitar. Honlo nie widzi. Honlo nie chcą widzieć, ale my widzimy. To i tak bezsensowne przedsięwzięcie. Nigdy nie przejdziesz przez wrota. Weź gałąź i odejdź. Mogę coś dla ciebie zrobić? Nie ma nic, czego byśmy chcieli. Zostaw na spokoju. Co to znaczy, że nie przejdę przez wrota? Sama zobaczysz, a teraz odejdź. Bardzo gościnni są, bardzo. I mówisz o tych wrotach. Zrób sobie teleport. I czy ja nie przejdę? To proszę bardzo. Właśnie przeszedłem. I teraz mogę z nim pogadać. Tak podejrzewam. Ale zobaczymy. Jednak nie. Musimy troszkę kolejnych zwierzątek poratować. Tu mamy ponownie aktywną strefę teleportacji. A akurat potrzebujemy tych. Dziobaków. Tylko ich tutaj nie widzę. To jest to solidne, jak pamiętam. Ale tu też mamy dziobaki i mamy taszki do załatwienia. Tu jest jakby jakaś taka kopalnia. Oho. Zdjęcie zrobione. Calm down. Calm down. Wow. Wow. I ptaszka chyba nie głaskaliśmy. Tak mi się wydaje. Albo głaskaliśmy. Już mi się myli, co głaskaliśmy, a co nie. W sumie bym zabrał jeszcze dziobaki. Ups. Jeszcze raz, bo nie nadążyłem. Okej, okay, zadziałało. I chyba ich nie głaskałem. I
i zaprowadźmy ich tutaj. Pa, pa. O, kolejne punkty. Oho, tutaj coś było do ogarnięcia i pytanie, czy my to ogarniemy jakoś. A ptaszek, jaką melodię? Okej. I takim chyba możemy to rozdziubać. Rozłączmy się. I teraz, która to jest strefa? A, tam na dole. My za to dostajemy punkty doświadczenia, żeby mieć skille i tak dalej. Więc dlatego to robię. Okej, ale brakuje nam jeszcze troszkę punktów. Ja przypadkiem dwóch ptaszków nie ściągałem. Bo chyba nam jednego wzięło. To są do czyszczenia koniki. Nie mam pojęcia, którędy by się mieli je sprowadzić na ziemię. Okej. Hey, I'm doing this for you. Weź się tam. Szukaj troszkę życia. Co ja mam pół jeszcze do ogarnięcia. Okej, jeszcze ten. Elegancko. Tu jest ognisko i tu możemy sobie pewnie wytworzyć coś. Kadzielnica. Pozwolę ci podziwiać piękno planety. Medytuj. Pieśń trawy. Okej. How important it is sometimes to stop and look around you. To znamy pieśń trawy. Co z wami mam zrobić, co? Tu jest ten stwór. Ten nasz bot do teleportacji. Rolka jest aktywna. A, konik.
to nie wiem, co to jest. A, tu bota mamy. Pięknie. Ale jeszcze potrzebuję ciebie, koniku. Chyba więcej ciebie nie potrzebuję. Punktów niby dostaliśmy jakiś tam badań. A i tu jest F, a nie spacją. Ach, te gry się mylą. Zestaw wytrzymałości. O kurde. Chodźcie, dziubaski. Oh, come on. I want to help you. Dobrze, 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 dobrze. Potrzebuję ciebie, dziubasku. Bo musisz mi tutaj mostek przydziubać. Elegancko. Coś jeszcze mamy, dziubasku, do zrobienia? Chyba nie. Która to była nutka? Ciebie. Dobra, chodźcie, dziubaski moje. I was tutaj zostawimy, a w zasadzie przeniesiemy stara od winnięcia. Teszanku, chodź tutaj, bo ciebie też trzeba. Next stepom. To mamy załatwione. Tu jest winnięcie całego systemu. Zestaw wytrzymałości apteczki. A, to nie jest na punkty. Musimy po prostu zestawy wytrzymałości znaleźć, apteczki i kieszenie w plecaku. Dobra, nie doczytałem ostatnim razem. Zmniejsza koszty badania nowych przepisów. Możesz teraz spróbować stworzyć doskonały przedmiot poprzez ukończenie minigry. Dwie dodatkowe jednostki. Wykrywać przedmiotów. Też fajne. Moc artykułu mocniejsza. Kurde, tyle fajnych rzeczy jest. Pochłanianie infekcji szybciej nie potrzebuję. Nie no, ten wykrywacz przedmiotów mi się wydaje ciekawy pod te przedmioty. Po atrybuty, nie? Aczkolwiek alchemik też ciekawy. Zróbmy ten wykrywacz przedmiotów.
dobra, stąd na razie idźmy. Zróbmy te zadanie, co mamy do zrobienia. Coś jeszcze jest na obszarze? Jest jeden konik. No zobaczmy, jak wygląda w pedii. Nie no, uratowane mamy wszystkie, pięknie. Tylko jeszcze dwie zdolności i jeszcze dwa wyleczyć musimy. O, holki nasze. No, tu podobnie. Skażonego chuchu nie mamy. No i tych dziubasków trzeba poratować. I tych krai. Krai jest niepogłaskany jeszcze. To jest lorka, czy co to jest? Dobra, teraz pewnie tam wyślę. Zróbmy trochę questów na ten moment. Cześć. A, ziemianka. Podoba mi się twój obraz. Tak, dużo malujemy. To nas uspokaja. Ale skończył nam się biały pigment. Widzimy twam kwiat Lindaraju, ale nie lubimy wody. Chwileczkę. Proszę, jeden biały kwiat. Może ludzie wcale nie są tacy straszni. Ty też malujesz? Nie, ale moja przyjaciółka Tabita uwielbia szkicować i świetnie jej to wychodzi. Chociaż ostatnio praktycznie już tego nie robi. Może jeszcze do tego wróci. Dziękuję. Biała esencja z Lindaraju utrzymuje się przez długi czas. Dzięki temu nasze historie na ścianach będą bleknąć bardzo powoli, a my zostaniemy zapamiętani. To trochę smutne. Może. Dla nas jest to uspokajające. Proszę, weź to. Gałąź powitalna, dziękuję. Wielu namów z dżungli przybędzie wkrótce na stepy, może nawet Fusar, mistrz malarstwa. To stresujące, ale też trochę ekscytujące. Cóż, powodzenia, ziemianko, trzymaj się. Co malujesz? O, to prosta abstrakcja, alegoria cielesnej transcendencji, nic specjalnego. No tak, jasne. Widziałem kilka innych obrazów w tym regionie. Niektóre mogą być nasze, ale inne są stare. Dzieła starych Fusar sprzed wielu lat. O rany, mamy nadzieję, że starzy Fusar tu dotrą. A, czyli to jest ten temp malowany na skalę, tak? Tu na górze jest rolka. Odkryto nowe miejsce. Schronienie naukowców. Potrzebuję zasilania. Nie no, chyba tak to się tego nie zrobi. Wspiąć się chyba tutaj nie możemy. Aczkolwiek, jakby i tak podejść po kablu. Okej, mamy generator. A, musimy przytrzymać. I tutaj jest umiejętność stworzenia potrzebna, żeby to zebrać też.
to jakiś taki dziwny dźwięk. Z tamtego obszaru. Będę chyba chciał tam wrócić jakoś. Napój na wytrzymałość. Tu jakiś wykres dla mnie niezrozumiały. Kieszeń plecaka. Jeszcze jedną musimy znaleźć. I ten aparat miał nam to jakoś pokazać, ale nie pokazał. Pójdźmy może tam jakoś na górę. Kic. Uszkodzony tablet. Błąd. Uszkodzone dane. Badając północny, ściełam zniknęła. Ta jest taka sama. Figurka każdego regionu. Obraz. Ich pozycja na stepa. Wskazówka dla. Nieźle. I żeby tam dostać się, to ja bym musiał tutaj jakoś górą iść. Tak jakby to było jeszcze niedostępne dla nas na ten moment. Wow, krzaki. Dobra, zanieśmy te rzeczy, te gałązki. A jak spotkamy jakieś zwierzaczki, to wtedy pomyślimy, co robimy. To raczej nie do fotografii. A! Roślinki nam podświetla. Czy niby to jest drogocenne, tak? Nie mam pojęcia jeszcze, co z tym mam zrobić. Tu coś jest. To jest napój na wytrzymałość tylko. Fenty, odblokowana postać. O co chodzi z tym odblokowaniem postaci? Tabitha. A, im też mamy zdjęcia porobić. Okej. Pewnie wszystkim, którzy mają imiona. To tak porobimy.
Ja nie skupiam się, żeby były jakieś te zdjęcia ładne czy coś. Po prostu, żeby po prostu je porobić dla odhaczenia. Cześć, wodzu. Halo, nie mam z nim pogadać. Mam z kimś innym pogadać. Mamy się spotkać z Obonem na wieży. Nom-tastic. Tu jest ten sam dźwięk, co tam słyszałem. Czemu ja z tej strony nie chwycę tego? Obon, tobie jeszcze fotkę trzeba zrobić. I mamy punkcik do wydania. Koncentracja, nie. Zbieramy na coś innego dwa punkciki. Jesteś Obon, tak? Ziemianka, o rany, okej, okay, tylko spokojnie. Obonie. Pamiętajcie o swoim zadaniu, to tylko ziemianka. Ziemianka o imieniu Vic. Vic. Może być. Honlo powiedział, żebym dała ci te gałęzie, gdy już się zdobędę. Okej. Okay. Dzięki. Co to powiedzieli gniazdownik Honlo? Te ochole zaniosą gałęzie do innych wiosek i przekażą naszą wiadomość śpiewomowie. A potem... Chwila. Te ptaki porozmawiają się z namami? Tak, to zwykła śpiewomowa. No tak, zdolności językowe namów. To by się zgadzało. Ochole to bardzo niezawodni posłańcy. Przypominają mi papuszki nierozłączki. Papuszki nierozłączki? Na ziemi papuszki nierozłączki łączą się w pary na całe życie. To bardzo słodkie. W pary? Ale po co? No wiesz, romantyzm te sprawy. Namowie chyba wiedzą, co to romantyzm. Romantyzm? Tak, oczywiście, chyba rozumiemy. A nasze zadanie. Chodź, dajmy gałęzie ocholom. Gniazdownik Hondo na nas liczy. Strong legs. Strong legs, come here. Nimar sounds excited about something. I better go. Nice to meet you. O tym musimy pamiętać, jak będziemy wychodzili stąd. Nie mamy, tu mamy tylko drabinę. To idziemy tędy. Wołałeś? Silnonoga, pamiętasz kamień wiedzy, który znaleźliśmy pośród ruin? Mówisz o tym monolicie z popękaną mozaikiem? Co z nim? Powiedziałem ci wtedy, że ich jest więcej. Nie spodziewałem się tylko, że kolejny znajdę na stepach. Fajnie, leć go obejrzeć. Pobaw się w archeologa czy coś. Musisz się najpierw pozbyć zwiędochwastów. Blokują drogę. Nie zrozum mnie źle, ale mam inne sprawy na głowie. No wiesz, ratowanie gatunków. A nie chcesz się przekonać, do czego jest zdolny Nafitar? Też przez to powiedzieć, że ten kamień wiedzy odblokuje w nim jakąś nową moc. Tak samo jak poprzedni. Ten stary kij faktycznie był całkiem przydatny. Dobra, to gdzie znajdę ten kamień wiedzy? Tak, pokaż mi swoją mapę, zaznaczę. Wyślij Ohola, gdy będzie bezpiecznie. Ach, to nie. Ja nie znać śpiewomowa, nie marzę. Och, no tak. Weź to radio, wiesz jak go używać? Naciskaj, naciskasz tutaj i wykrzykujesz jakieś niezwykłe, niezrozumiałe rzeczy. Brawo, Charlie. Halo, brzoza, halo, brzoza. Dokładnie tak, odezwa się jak okolica kamienia, więc będzie bezpieczna.
Zabawny jest. Uuu, coś tu jeszcze nieprzetłumaczone mamy. Look what we got here. Dobra, ten jest zaliczony. Zróbmy sobie jeszcze w tym odcinku kamień wiedzy. Dobra, jeszcze fotkę cykniemy. I pogadamy. Witaj. O, to ta chodząca ziemianka. Słucham? Na Ewie przebywają dwie ziemianki. Jedna chodzi. Moja przyjaciółka również potrafi chodzić. Być może. Zamierzasz przejść całą planetę, tak? Zgadza się. Zamierzamy uratować stworzenia z każdej chwila. Podsłuchiwałeś nasze odprawy? Słyszymy tylko pieśni Ewy. Czasami Ewa śpiewa o nieznajomym i tym, w jaki sposób mogą pomóc. Rozumiem. A w czym może potrzebować pomocy przybiegły stary zielarz? Widzisz te poletka? Są cztery, po jednym dla każdego regionu Ewy. Naszym marzeniem jest, aby każde poletko było pełne roślin z danego regionu. Chcemy tu zobaczyć wszystkie barwy Ewy. Przydałby się dostęp do wszystkich najważniejszych roślin tej planety. Dzięki temu, gdy nadejdzie czas ewakuacji, wszystkie rośliny będzie można łatwo przetransportować z jednego miejsca. Dziwnie na to patrzysz, chodząca ziemianko, ale skoro macie to zmotywować, w porządku, zrobię to. Biorę dla ciebie rośliny z każdego regionu. Cudownie, wróć, gdy będziesz miała pełną gamę z jednego miejsca, a my zasadzimy je tutaj. Flora stepów Tamura jest naprawdę niezwykła. Zebrałaś dla nas rośliny ze stepów? Proszę, to bardzo miło z twojej strony. Widzisz to poletko? Przy twojej następnej wyżycie będzie pełne kwiatów. A co do innych regionów? Pracuję nad tym. Dobra, to jest botaniczka. Okej, czyli musimy zebrać rośliny z kolejnego regionu. Nie wiem, czy to tędy iść? Chyba tędy. Ale upewnijmy się. A nie, źle idziemy. O. A nie, już myślałem. Tam byliśmy. Prosto i później w prawo. Tutaj w prawo. Could you stand still and pose, please? To jest tutaj. Trochę mi się to nie podoba. I chyba... A nie, to nie tutaj nie mamy być. To jest tu. Chyba tam nic nie będzie. Wy się wody nie boicie, panie archeologu? A, boicie się. Jeszcze temu nic nie robimy. Czyli będziemy mogli rozrywać te większe. Jak to tutaj ogarniemy? Ja wam nie miałem zrobić zdjęcia. Calm down. Dokładnie. Calm down.
kurde. Ja tym też nic nie robię. To musimy chyba ich wyminąć. Coś jakby tak strzelało, ale nie wiem co. Jest. Lamar, come in. That sage stone you want to look at is all clear. Message, Roger. I am Oscar Michael, ETA quite soon. Over and also out. Sometimes I can't tell if Neymar is making fun of humans or trying to be one. I can't believe this was here the whole time. Let's see what this sage stone shows us. Oh. Tym razem bez pamiątkówki, czy... Pamiątkówka była po tym, jak wsadzimy na fitar. Chyba dopiero teraz. Another mosaic. Let me just... Co by było... Tu... To by było raczej... ten sposób. Moment, to chyba by było... Nie, to nie będzie tutaj. Ten będzie tu. Okej. Okay. To tutaj? Nie. To też tu by nie było. How could I fit the pieces together? Dobra, to by było tu. To by było tu. To by było tutaj. I ten ostatni fragment byłby tu. Elegancko. More Antares. They look happy. The Antares and their ways. So much of it is unknown to us. They cracked mountains. They created rivers where before there was only stone. Chris, osoba winięca na ograniczony czas, poprawiając zdolność absorpcji nafitaru. Żółte zwiędochwasty są odporne na absorpcję, chyba że zostaną dotknięte przez Chris. Aby rzucić moc, musisz połączyć się z winącym bytem. There's an old Antares word on this sage stone. Chris. Christ. It means to prepare something for breaking. To weaken. Okej. Okay. Działa. Widzisz? Zdolny jestem. Zdolna jest. A ty idziesz? Kolejny kamień wiedzy to kolejne wzmocnienie nafitara. Wyglądasz na bardzo zadowolonego, a ja myślałem, że chcesz tylko popatrzeć na stare kamienie. Jeśli tak dalej pójdzie, to ratujesz Ewę w gnieniu oka. Chyba chodzi ci o stworzenia na Ewie. Stworzenia na mu wszystko. Antares pokaże nam, jak tego dokonać. Jestem tego pewien. No tak, z pewnością pomoże mi to wykonać misję. Po prostu nie da się ponieść emocją. To wszystko. Do zobaczenia w wiosce. Niedługo przyjdę, bo mamy tutaj... sporo rzeczy do oczyszczenia.
Coś tu otwieram, coś tu zamykam. Kieszeń plecaka, yupi. A, samo nas zdobyło. Okej, okay, to jest 4 potrzebujemy. Pewnie tutaj też będzie po 4. I tam nam gra. Look what we got here. Dobra, to mamy zrobione. Czy tutaj faktycznie coś jest takiego, żeby... Kurde, nie jestem w stanie chwycić. A, tylko jednego? Nie, dwóch mogę. Nie pamiętam, czy coś z nimi mamy jeszcze do zrobienia, ale zobaczmy sobie stworzonka, huhu. Pogłaskane jest. I one piniaty otwierają, ale nie widzę żadnej. Jest, są piniaty. To też musimy porobić troszkę. Czy tutaj mamy jeszcze jakąś miniatkę? Nie. Możemy się rozłączyć. Hey, I'm doing this for you. Dawaj, 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 dawaj. Ciebie miałem już pogłaskać. Więcej nie gramy. A, tam jeszcze dwóch biega. I jest przejście zrobione. Dawaj na drugą stronę. Teraz są te twardsze, nie? O, życia mało. Dawaj wzmocnienie. Gotowe. Będzie trzeba potiony w końcu porobić. I tutaj użyć tego gryzonia. A, sama nam ich tutaj steruje, nie musimy nic zbalansować. Tu coś mamy, tu nic. Tu pewnie będzie teleport. Teraz ciebie potrzebuję. Bo ty mi musisz piniatę otworzyć. A teraz my działamy. I
Tak, jak myślałem, stworzonka do wysłania będą. Ale najpierw ty zrób mi tu przejście. Myślę, że chyba was już nie będę potrzebował. W tym obszarze. Więc chodźcie, uratujemy was. Elegancko. O, to też mamy już uratowane trochę. A to co to jest? Spadaj. 75 punktów za to dostajemy. Sporo. To mi się podobało. Co? Myślę, że na tym obszarze chyba wszystko mamy zrobione. Tam jest ten robocik tylko. A tu mamy tylko przejście. Ja zbieram, nie wiem, które składniki na jedzonko jest. Są potrzebne. Ale co, myślę, że pogadamy na koniec odcinka jeszcze z Tabitą i byśmy mieli odcinek zaliczony. Powiem wam, że przyjemna taka giereczka. Jestem tam przedmiot, ale nie pokazuje mi to. Średnio bym powiedział, że to działa. A właśnie, mamy dwa punkty do wydania. I tu medytację mamy. Pieśń trawy. A za to dostajemy 25 punktów. O! Co my tu mamy? Prędzej chyba tak to wynajdę, co jak. Niż tym aparacikiem. Tam z drugiej strony jeszcze mnie blokuje coś, żeby tu wejść. A tu jest apteczka. Sprawdźmy może to, zanim pójdziemy do Tabity. Przy okazji tobie fotkę cykniemy. Rozmazaną, bo rozmazaną, ale... Fotkę.
To robiliśmy. Kurczę, tu koło zrobiłem i nie tędy. Podejrzewam, że to będzie z tej strony. Tu jest brak stworzeń w pobliżu. A ty nie masz fotki od nas. O, to jest chyba to, co nam blokowało przejście tutaj. Na początek bym wolał w górę zwiedzić. Tu jest chyba mniej tego. Okej. Okay. O, to jest ten. Ups. Ej no, miałem skok zrobiony. Mana się skończyła. Ła, to bolało. Dawaj tym Christem. Dobra. Ale nie mam pojęcia, że to było to, co ja widziałem. Tu my zaraz sobie pójdziemy, bo tu możemy... O kurczę, wiecie co? My to chyba zostawimy na następny odcinek i tą tabitę też. Ciebie potrzebuję, bo mamy tu kopce do zrobienia. To będzie ostatni na ten odcinek. I w następnym odcinku sobie pójdziemy tam górą. Chyba nic więcej tutaj nie mamy do załatwienia. No. Rozłączmy się. Tu na dole też nie ma kopców, więc wysyłamy to wszystko. A ty? No chodź tutaj. Trzy sztuki. We're doing a good job. Jeszcze jedno musimy uratować damę. Dobra, przydzielimy punkt jeszcze, bo mamy dwa. I teraz tak, zaawansowane wytwarzanie. Albo mocniejsze artykuły użytkowe. Nie, zaawansowane wytwarzanie zweźmiemy. Potem będziemy się bawili w te tutaj rzeczy. I nie przedłużając, w tym odcinku będzie wszystko, bo naprawdę już jest sporo zrobione. Wypłynek mam pełen. Już nie jest pełen. Antidotum na truciznę. Nie no, dwa sloty zajmuję.
Więc gra z wami deku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!